Bogdan Oświęcimski wraz z miastem partnerskim Czadca wymyślił projekt pod nazwą Nasze Dziedzictwo, Nasza Przyszłość, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Wspólnie z naszym partnerem ze słowackiej Czadcy pozyskaliśmy do tego projektu około 40 osób, mieszkańców powiatu oświęcimskiego i miasta Czadce, amatorów, fanatyków fotografowania. I muszę powiedzieć, że uczestniczyłem w zakończeniu tego pleneru na terenie naszego miasta, stolicy powiatu oświęcimskiego w Oświęcimiu i z dumą i z zadowoleniem muszę stwierdzić, że osoby, które uczestniczyły w tym plenerze, zyskały ogromną dozę informacji, wiadomości, ponieważ ten plener prowadzony był przez, można powiedzieć, wybitnych fotografików zajmujących się zawodowo tą profesją i nie było osoby, która stwierdziłaby, że dni, godziny spędzone na tym plenerze fotograficznym były godzinami, były czasem zmarnowane. Po trzech dniach warsztatu, gdzie głównym tematem była teoria i te elementy, które dotyczą konstrukcji samej fotografii, tworzenia tego obrazu, posługiwania się środkami technicznymi, które nam to ułatwiają, czas na wyjście w plener. Plener fotograficzny to jest zawsze szaleństwo, ponieważ 20 uczestników, ile byście ich nie mieli, powoduje, że każdy szuka własnego punktu spojrzenia, w związku z czym rozbiegają się we wszystkie strony. Próbują odnaleźć własny punkt widzenia na każdy temat, który wpadnie im w ręce. Oświęcim w listopadzie nie jest zbyt atrakcyjnym miejscem do fotografowania, niemniej jednak udało się nam pokazać im zamek. Obecnie znajdujemy się w synagodze. Myślę, że zobaczą jeszcze tą nową część miasta, a więc okolice Domu Kultury Oświęcimskiego, Kościoła Świętego Maksymiliana. Może uda nam się nawet dotrzeć jeszcze troszeczkę dalej, a więc w kierunku pływajni i lodowiska, by ten obraz miasta to nie tylko było Stare Miasto, ale również to, co tworzy jego obecną i współczesną historię. Workshop Nasza budućnost, nasza minulosť je naša budúcnosť, sa nám veľmi páči. Prednášajúci Richard je výborný, ukazuje nám aj praktické veci. Veľa sa naučíme, i keď ja nie som zdatný fotograf, tak dosť sa na mňa nalepilo a dúfam, že to využijem v svojej ďalšej praxi. Taktiež sme veľmi spokojní s ubytovaním a s celým programom Barbara a tešíme sa na návštevu u nás, ktorá bude vo februári, mesto Čadca sa na našich fotografov, priateľov z Polska pripraví a veríme, že taktiež zažijú také krásne chvíle ako my tu. Praje nám i počasie a sme veľmi spokojní a radi, že sme tu mohli byť. Było zapoznanie Słowaków i Polaków z atrakcjami turystycznymi, ale również z walorami przyrodniczymi, historycznymi i kulturowymi po obu stronach naszej granicy. Ze względów organizacyjnych warsztaty podzielone zostały na dwie tury. Jedna grupa zwiedzała Czadce Słowacką i okoliczne atrakcje, druga z kolei skupiła się na okolicach powiatu oświęcimskiego. Staraliśmy się odkryć przed uczestnikami projektu fantastyczne, acz mało znane zabytki i uroki obszarów pogranicza. Z bezpośrednich relacji wiem, że uczestnicy byli ogromnym wrażeniem pałaców skupionych na terenie naszego powiatu. Trzeba dodać, że uczestników projektu jednoczyła nie tylko pasja fotografii, ale również rozmowy długie o codziennym życiu, o pracy. Atmosfera była cudowna. Myślę, że wrażenia na długo pozostaną w pamięci wszystkich.
trwali aj najmä v prvú časť v Poľsku, kde sme boli v meste Osvienčime, mali sme rôzne teoretické poznatky ohľadom tohto a potom tu sme vlastne na Slovensko prišli si ich vyskúšať. V Poľsku sme mali aj pár pekných miest, kde sme si mohli tieto poznatky priamo na mieste vyskúšať. K nám skúsený fotograf pomáhal s realizáciou a vytváraním týchto fotografií. No a vlastne všetky tieto teoretické poznatky, ktoré sme sa naučili v Osvienčime, tak sme následne na Slovensku praktizovali. A prvá zastávka bola v našom historickom meste Čičmany, kde sú maľované domy, ktoré už majú niekoľko desiatok až stoviek rokov. Cestou späť sme sa zastavili v Rájecké lesné, kde je obrovský drevený Betlehem, ktorý zobrazuje kultúru a históriu našej krajiny. Sú tam katedrály a také podstatné časti našich najkrajších miest. Celkovo asi môžeme zhodnotiť za slovenskú stranu, že projekt sa nám veľmi páčil a sme radi, že sme sa ho mohli účastniť a do budúcna by sme chceli viac takýchto partnerských spolupráci. Myślę, że to był świetny pomysł, bo w tym projekcie łączymy masę rzeczy. Integrację europejską, na przykład chociażby ze Słowacją. Łączymy dziedzictwo kulturowe, poznajemy nie tylko nasz region, ale też słowacki. Ćwiczymy warsztat fotograficzny pod okiem eksperta. Więc to wszystko możemy wykorzystywać i w dalszej pracy, i może nawet ktoś napisze swój własny projekt. Kończymy pierwszy etap naszego drugiego już z kolei, ale pierwszego, jeżeli chodzi o tą porę wiosenną, spotkania fotografów Polski i Słowacji. I rozpoczynamy dzisiejszy dzień od zwiedzania szczególnego miejsca, od którego nie da się uciec. Historia Oświęcimia jest z nim dość ściśle związana, chociaż od niedawna, obozu Birkenau. Ilość elementów, które tu występują, pozwolą na pokazanie tych możliwości fotografii, która uwydatni niektóre z tych elementów i mam nadzieję, że przybliży tą historię później tym wszystkim, którzy będą naszą wystawę zwiedzali. Potem spotkamy się na zamku, następnie myślę, że uda wręczyć się nam certyfikaty wszystkim uczestnikom i spotkamy się ponownie dopiero w czerwcu, kiedy to będziemy zwiedzać trochę dalsze rejony niż tylko miasto Oświęcim. Dzień warsztatów fotograficznych razem z naszymi kolegami z miasta Czadcy położonego na Słowacji. Jesteśmy w Pszczynie, zwiedzamy zamek, widzimy jego walory i historyczne oraz przyrodnicze. Dobry dzień, ja się wolam Peter. Dobry dzień, ja się wolam Vlasta, jesteśmy ze Słowenska. A prišli sme k vám do Poľska na návštevu pozerať vaše krásne historické pamiatky. A sme na fotografickom plenéri. Dnes sa nachádzame v Pšine. Je tu veľmi krásne, krásny areál toho parku, nádherné námestie. Fotíme všetko, čo sa dá. Veľa sme sa už naučili, lebo fotíme už niekoľko dní a stále keď má človek ten fotoaparát v ruke, tak sa niečo naučí. Sme veľmi spokojní, máme veľmi dobré ubytovanie,
stravu, veľmi dobrý servis, všade nás vozia pekne autobusom. A sú to hlavne veľmi milí a láskaví ľudia a majú s nami trpezlivosť. Bardzo trudny projekt dobiegł końca. Projekt trudny ze względu na emocje, które zawierał w sobie. Zawierały go zdjęcia, które przysłali uczestnicy. Tych zdjęć przyszło około 1000 po naszych spotkaniach i należało dokonać wyboru. Myślę, że wystawa jest najlepszym dowodem na to, że ten wybór był właściwy. Tak strona słowacka, jak i strona polska będzie mogła z tej wystawy, z tych zdjęć, które są w albumach, w kalendarzach, we wszystkich materiałach przygotowanych na podstawie naszych spotkań i fotografii, które w trakcie tych spotkań powstały, będą mogły dowiedzieć się czegoś o sobie nawzajem. A taki był cel tego naszego spotkania i taki jest cel tej wystawy. Odwiedzajmy Słowację. Mam nadzieję, że Słowacy zaczną odwiedzać Polskę. Dziękujemy wszystkim za udział.